Cześć, czołem. Tomek Olszewski, winylowo.com. Nazywam się Tomek Olszewski. W 2010 roku założyłem winylowo.com, w 2013 Cloud7. Oto mój sklep w Anglii. Tam mój piesek sobie chodzi, Liluszka. Tutaj też obsługuję klientów. O czym dzisiaj chciałem powiedzieć? Winylowo Polska. Wczoraj zaczęliśmy akcję promocyjną na Facebooku naszego projektu franchisingowego, który polega na tym, że jeżeli macie ochotę otworzyć swój własny sklep, możecie to zrobić pod szyldem Winylowo. Zaczęliśmy rozmowy już poważne z chłopakami z audiomax.pl w Zielonej Górze, którzy chcą otworzyć sklep w Zielonej Górze. Rozmawiałem też z kolegą z Bydgoszczy. Tutaj prace są już bardzo zaawansowane, więc już niebawem pierwszy sklep winylowo Bydgoszcz. Będzie niebawem, mam nadzieję, że się dogadamy z chłopakami z audiomax.pl. Polecam ich stronę, jeżeli szukacie sprzętu. I że zrobimy kolejny sklep w Zielonej Górze, też już niebawem. Odezwała się Częstochowa, Kraków, Amsterdam, Dublin. Także zainteresowanie jest ogromne tym projektem, co mnie bardzo cieszy. Może pokrótce powiem, o co tu chodzi. No, wielu z Was chce mieć sklep z winylami, nie wie jak zacząć. Ja jako Tomek Olszewski, winylowo.com, Tomek Łagódko, z SSTM24.pl zajmujemy się tym biznesem od ponad 5 lat wspólnie. Zaczynaliśmy na ale drogo, małymi kroczkami, aż to urosło do ogromnej postaci, bo winylowo.com w zeszłym roku miało ponad 1 milion indywidualnych wejść z Polski i z całego świata. To jest ponad 2000 klientów tylko w Polsce, około 20 tysięcy ludzi skupionych w koło winylowo.com, czy to na Facebooku, czy na innych portalach społecznościowych. Jest to ogromna masa ludzi, a przy tym ogromna masa doświadczenia. Nie tylko w sprzedaży płyt, ale ogólnie w prowadzeniu biznesu oraz rozwoju osobistego, bo nie da się prowadzić dużego biznesu bez rozwijania własnych, że powiem, celów, wartości, własnej misji, własnych marzeń i realizacji. I jako ten projekt Winylowo Polska stworzony dla tych ludzi, którzy chcą spełniać swoje marzenia. Spełniać marzenie posiadania własnego sklepu muzycznego, sklepu z winylami. I wychodzimy Wam naprzeciw i mamy to wszystko, co nam się udało osiągnąć i jesteśmy z Wami w stanie się tym podzielić. Więc wymyśliliśmy projekt sprzedaży franczyzy. Możecie sobie wykupić licencję. Na czym ta licencja polega? No, przede wszystkim na tym dostajecie nasze logo, nasze doświadczenie, nasze wsparcie. W ramach tej licencji dostajecie również sklep online, zarządzany, marketingowany, pozycjonowany, a chyba co najważniejsze, dostajecie dostęp do tajemnej strony winylowo hurtownia, która będzie dostarczać Wam płyty w bardzo przyzwoitych cenach i na zasadach hurtowych. I więc nie musicie się martwić, skąd weźmiecie płyty i tak dalej, i tak dalej. Na pewno jest dużo korzyści płynących z takiego rozwoju sprawy, bo oprócz tego, że są płyty, które możecie sobie tanio zakupić do swojego sklepu, winylowo hurtownia będzie działać tylko dla partnerów, nikt inny nie będzie mógł sobie kupować, więc niestety konkurencja nie będzie mogła sobie korzystać z naszej oferty, to będzie tylko dla Was. Dostajecie całe zaplecze online, marketing, dostajecie w tym pakiecie wsparcie nie tylko na sprzedaży online, ale również
obsługi klienta jako winylowo.com przez ponad 5 lat wypracowaliśmy sobie pewne standardy, wysokie standardy obsługi klienta i na tym się będziemy opierać. Angielski rynek jest trochę inny niż polski, ale myślę sobie, że pewne rzeczy są uniwersalne i szacunek dla drugiego człowieka, szacunek dla tego, że chce u was zostawić pieniądze, rozwiązywanie problemów klienta, bo nie zawsze wszystko idzie gładko, czasami zdarzają się różne rzeczy z winy trzecich osób, czasami jesteśmy wszyscy tylko ludźmi, więc i my możemy popełnić błędy, ale ja zapraszam wszystkich, którzy mają ochotę i plan zrealizować swoje marzenie posiadania własnego sklepu z winylami i zmienić swoje życie na takie, jakie byście chcieli mieć. Rozmawiałem już z kilkoma osobami. Na pewno już będzie niebawem otwarty sklep w Bydgoszczy. Rozmawiamy z audiomax.pl w Zielonej Górze w tej chwili nad otworzeniem tam również sklepu winylowo Zielona Góra. Już mamy kontakty z Krakowem, Częstochową, Amsterdamem, Dublinem. Okazuje się, że nie tylko w Polsce ludzie chcą otwierać sklepy winylowo, więc może się zrobi to marka europejska. Poniekąd też trochę znana w Europie. No nie tak jak w Polsce, ale no wiadomo, Europa jest trochę większa. I jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcecie poznać ofertę, to napiszcie do mnie na anatom2008@gmail.com. Prześlemy wam ofertę, będziecie mogli się z nią zapoznać. Ja jestem cały czas dostępny pod telefonem w Anglii lub Tomek Odgórko w Polsce. Te numery się będą tutaj wyświetlać, więc można do nas dzwonić i pytać. Ja zachęcam wszystkich, zdecydowanych, mniej zdecydowanych ludzi, którzy dopiero myślą o czymś takim lub którzy właśnie teraz pomyśleli, że można by było coś takiego zrobić. Jednym z warunków licencji jest to gwarantem takim, że w każdym mieście może być tylko jeden sklep winylowo, więc nie musicie się obawiać, że kolega otworzy dwie ulice dalej. Jeżeli w przypadku dużych miast jak Poznań, Warszawa, Łódź, Wrocław dopuszczamy możliwość dwóch sklepów w dużej odległości. Ale myślę sobie, że to nie będzie jakiś wielki problem, bo w dużych miastach jest dużo ludzi i myślę sobie, że każdy znajdzie swojego klienta. Co jest jedną z takich najważniejszych rzeczy dla mnie w całym projekcie? Ja bym chciał, żeby to się rozwinęło do całej sieci 30, może 40 sklepów w całej Polsce, które będą świadczyć usługi na wysokim poziomie, dostarczać płyt w dobrych stanach, w dobrych cenach i że ten rynek się trochę ugruntuje i po prostu pewne kwiatki zostaną, nie, pewne chwasty zostaną po prostu wyrwane i zostaną naprawdę dobre sklepy. Nie mówię tylko o Winylowo Polska, ale o wszystkich innych sklepach, które już działają prężnie i mają świetną renomę. Czy jak płyty gramofonowe Gofera w Warszawie, czy grubanuta.pl, czy komis Mariusza Klepackiego. To są ludzie, którzy tworzą swoje rzeczy z ogromną pasją i z wielkim znawstwem i zawsze z dobrym podejściem do klienta. I ja chętnie chciałbym, żeby sklepy Winylowo Polska to były właśnie takie miejsca, które są godne zaufania, gdzie kolekcjoner może pójść zawsze po poradę, rozwiązać jakiś swój problem, znaleźć jakiegoś rarytasa, może liczyć na osobę, która się znajduje w sklepie, nie tak jak w sieciówkach, gdzie nawet nie można zadać pytania, bo i tak nie wiedzą, o co chodzi. Więc ja zachęcam wszystkich do kontaktu z nami i
do rozmowy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja jestem pełen dobrych przeczuć, bo to, z jakim odzewem się spotkał nasz projekt, po prostu przerosło moje wszelkie oczekiwania. Ja rozumiem, że opłata licencyjna może się wydawać niektórym wysoka, ale to, co się za nią kryje i ilość możliwości jest przeogromna. Ja bym chciał odwiedzać każdy sklep przynajmniej raz w roku i zrobić jakąś imprezę w każdym z sklepów, który powstanie, zaprosić może muzyków i robić taki po prostu w każdym sklepie jeden dzień w roku takiego święta, święta winylowo-winylowego. To ja się jeszcze napiję kawki z kubka TheBushyBird.com. Polecam wszystkim brodaczom, moi przyjaciele Justyna i Radek, Czapcikowie, którzy organizują sprawę dla brodaczy. Ja wam dziękuję serdecznie i do zobaczenia niebawem, do usłyszenia. 12 września, wielkie winylowe wydarzenie w Zielonej Górze. Mam nadzieję, że już się spotkamy w szerszym gronie partnerów Winylowo Polska. Cześć, czołem.